kogo zagra Pani w pierwszej miłości? Proszę przybliżyć naszym czytelnikom Pani postać i jaka to będzie osoba. Ja zagram w pierwszej miłości postać, która się nazywa Beata. Jest to żona Filipa, a bardziej jest to siostra Adama. Adama, który jest narzeczonym Kingi serialowej. Jest to postać, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem pensjonatów w jednej z nadmorskich miejscowości razem z mężem. No i niespodziewanie odwiedza tutaj głównych bohaterów w serialu. Okazuje się, że powiem tak, nie jest to, nie będzie to wizyta parugodzinna ani jednodniowa. Także jakby z biegiem akcji dowiadujemy się, jakby w jakim naprawdę celu ta bohaterka tutaj przyjechała i dlaczego i tak dalej. W jaki sposób przyjęła Panią ekipa? Czy ci Super. Aktorzy, którzy są zżyci ze sobą, nie mieli żadnych problemów wprowadzając nowego członka ekipy? Powiem, że naprawdę jestem już jakby wiele planów za mną. Czy to nie jest, absolutnie nie jest jakiś na zasadzie, że ja tu się puszę i opowiadam o swoim bogatym doświadczeniu zawodowym, ale faktycznie, że z wieloma ludźmi miałam już kontakt, z wieloma planami i naprawdę jestem bardzo, że tak powiem, pozytywnie zaskoczona jakby sposobem, atmosferą, sposobem jakichś tutaj relacji i funkcjonowania między członkami ekipy, tak samo i członkami też produkcji i aktorami, którzy jakby okazali się takie wielkie wsparcie i zrozumienie, zwłaszcza pierwszego dnia, kiedy w zeszłym, no parę dni temu w każdym razie, nie było to jakoś bardzo dawno temu, kiedy pierwszy dzień miał miejsce zdjęciowy i faktycznie no jestem taką konstrukcję mam, że zawsze się denerwuję strasznie i się przejmuję, że ojej, coś nie wyjdzie, nie dam rady i coś. Więc strasznie dostałam duże wsparcie od kolegów aktorów, którzy tu już są na stałe i bardzo pomagali, byli tacy bardzo właśnie wspierający i serdeczni. Także super, super przyjęcie. Wracając jeszcze do pierwszej miłości, do Pani postaci, czy ona wnosi takie pozytywne emocje i czy to się przekłada też na grę? Czy zdarzają się Państwu jakieś wpadki na planie, jakieś zabawne sytuacje? To znaczy... Nie chciałabym tu zdradzać kulisów, jak wygląda praca na planie, natomiast ona jest bardzo, akurat tutaj, w tej ekipie i jakby przy tej produkcji jest to naprawdę bardzo takie pełne pozytywnych wrażeń i pozytywne jakieś budzące pozytywne emocje. Natomiast no, z mojej strony, no ja w ogóle jestem dość taką temperamentną osobą i zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze tej postaci tak nie bardzo mam sformatowane jakby w sobie i troszkę jej szukam tak na co dzień, także też jakby staram się do niej docierać różnymi drogami, także nie wiem, opowiadać jakieś anegdoty, czy jakoś wydurniam troszeczkę, żeby tak jakby się bardziej rozluźnić, prawda? No to z tego powodu też jakoś są tam zabawne sytuacje, ale tutaj jakby koledzy są bardzo, że tak powiem, godnymi partnerami do takich sytuacji, bo też są bardzo tacy pozytywni. Nie chcę Pani za wiele zdradzić, ale na pewno nasi czytelnicy, widzowie są zainteresowani właśnie, jak wygląda od początku taki dzień na planie, kiedy Pani przyjeżdża i co dalej? Więc tak, tutaj dzień wygląda tak, że aktor śpi w niesamowitym hotelu, na bardzo wygodnym łóżku, potem się kąpi w pięknej łazience, następnie je pyszne śniadanie w pięknej restauracji, jest wieziony po prostu z miłym panem tutaj na plan, bardzo krótko, malowany, tak jak tu proszę widać, przez miłe panie, które się znają na robocie, czesany przez drugie miłe panie, które też się znają na robocie, ubierany przez kolejne miłe panie, które też się znają na robocie, wchodzi na plan, tutaj w tym wypadku na halę, co jest też bardzo miłe, bo nie trzeba marznąć na dworzu, nie trzeba ubierać, nakładać na siebie trzech par rajstop, kaleson i tej odzieży termicznej, narciarskiej, żeby nie zmarznąć i być w stanie powiedzieć ze dwie kwestie. Więc tutaj jest zupełny komfort, luz, jesteśmy w kapciach, w szlafroku, wchodzimy na plan, rozbieramy się i zaczynamy pracę. Jest kilka prób, następnie następują jakby ujęcia, kamery jakby koordynowane są przez operatora i światło przez operatora, a my przez reżysera. My aktorzy przez reżysera. No i tak to wygląda, i tak do wieczora. A potem znów piękny hotel i życie jak w Madrycie, droga biżuteria i drogie samochody. W ogóle się nie męczę z tą pracą. A te zmarszczki to jest przypadek. Tak jak Pani wspomniała, zagrała już w wielu serialach. Która z tych postaci była Pani najbliższa, którą grało się najlepiej? Ja uwielbiam w ogóle grać po prostu. Ja mam taką dużą miłość do swojego zawodu. Co prawda jak czasem się zdarza grać rzeczy słabe, znaczy słabe w tym sensie, że słabe ma się towarzystwo, to jest najgorsze. Kiedy się ma jakąś słabą atmosferę, to się zdarza czasem, w każdej pracy się to zdarza. I to wtedy jest przykre. Natomiast samo granie, samo wcielanie się w różnych bohaterów,
To jest dla mnie wielka przyjemność, także nie mogę jakiejś którejś postaci bardzo wyróżnić, chociaż na pewno w Bulionerach, kiedy grałam, nie wiem, 50 odcinków czy 70 odcinków tej samej postaci i miałam wokół siebie super ludzi, z którymi się bardzo zżyłam i znamy się, znaczy jakby trzymamy się do teraz i to chociaż minęło już wiele lat. A poza tym też miałam okazję się uczyć od naprawdę wtedy... Ja byłam kompletnym żółtodziobem, a spotkałam ludzi z dużym doświadczeniem, z wielką klasą i tak dalej, także to była super przygoda po prostu i na pewno tę rolę będę pamiętała długo, no bo to było takie moje pierwsze, większe wejście w serial, w ekipę, w jakąś stałą obsadę. A potem no to bywało różnie, ale raczej pozytywnie po prostu, raczej pozytywnie, bo tak jak mówię, lubię swoją pracę. Proszę powiedzieć, jakie jest Pani aktorskie marzenie? Jaka to jest rola? Czy to jest rola teatralna? Czy nie mam takich marzeń. Nie mam marzeń, co bym chciała grać. Naprawdę. Nie chciałabym się przepracowywać, w tym sensie, że znam moich kolegów i byłam też w takim momencie, że pracowałam bardzo dużo, że miałam, nie wiem, dwa seriale i robiłam premierę. I to nie jest dobre. W tym sensie, że człowiek jest taki wypalony i tak zmęczony, że nie jest w stanie nic jakby kreatywnie proponować. A to musi wynikać z kreatywności, z jakiejś takiej obecności tu i teraz. Bo w momencie, kiedy ja jestem po 2 godzinach snu w pociągu czy na posadce w Blue City, bo tak mi się zdarzało, to ja nie jestem w stanie proponować. Ja widzę, patrzyłam na siebie na ekranie, widziałam tępe oczy po prostu i spuchniętą twarz i to już jest pozamiatane. Dlatego chciałabym mieć taki komfort... życia i pracy, żeby móc jakby skupić się na jednej rzeczy i jej się jakoś tam oddać, no i być w stanie jakby wydobyć z tego jak najwięcej. No. No teraz jest tak od jakiegoś czasu, że mam taki luz i komfort, że jak pracuję w jednej produkcji, to sobie ją jakby eksploatuję, potem nie wiem, wracam do Warszawy, czy do tam, też zajmuję się innymi rzeczami, ja też pracuję w przedszkolach, prowadzę zajęcia dramowe, jakby też z innej strony się troszeczkę rozwijam, kończę tam studia pedagogiczne, też tą kreatywność i to aktorstwo z kilku stron jakby oglądam z bliska.